Szczęść Boże, coś wam powiem. Jezusa postrzegamy jako człowieka łagodnego. Łagodność często postrzegana jest jako słabość. Jak widzimy, jest grupa ludzi, którzy lęka się Jezusa i postanawiają go zabić, choć jego osoba nie jest ani groźna w wyglądzie, ani w zamiarach. Nie ma w Jezusie ani gniewu, ani niepokoju. Nie wszczyna awantur i nie kłóci się. Nie dąży do wojny. Na wieść, że faryzeusze knują przeciwko niemu, odsuwa się z miejsca i odchodzi. Ale w tym odejściu jest coś pociągającego, bo idą za nim tłumy. Mechanizm tej nienawiści wyjaśnił kiedyś Pan Jezus w swojej rozmowie z Nikodemem. Światło przyszło na świat, lecz ludzie umiłowali bardziej ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Czy więc dalej łagodność możemy nazywać słabością, skoro ma moc, której ludzie poszukują? Łagodność jest tajemniczą mową naszej duszy. Jest ona niewzruszona i konsekwentna, dlatego zawsze zwycięży. Bóg nie jest hitem wielkiego ekranu czy rewolucyjnym produktem, który odmieni życie ludzi, a który reklamuje się i głośno o nim mówi na długo przed premierą. Owszem, Jezus zmienia życie i to życie bez Niego wydaje się być niepełne. Ale nie jest przereklamowany. Izajasz, mówiąc o Mesjaszu, zapowiada: nikt na ulicach nie usłyszy Jego głosu, trzciny nadłamanej nie złamie i tlejącego knota nie dogasi. Brzmi to, jakby się w ogóle nie chciał ujawniać. Trochę jakby się wstydził swojej misji. Tylko że Jezus był cichy i pokorny sercem. Tą postawą ukazywał łagodność wobec innych ludzi. Nie było w tym słabości. On wiedział, czego chce. Syn Boży nie głosi tylko jakiejś prawdy, filozofii czy systemu etycznego. On sam jest prawdą. On jest tym, którego imię daje nadzieję, którego słowo zbawia. Dzisiejsza Ewangelia skierowana jest do złamanych i zgaszonych, do tych, którzy mają świadomość swojej słabości i tych, którzy jeszcze się z nią nie pogodzili. Jak długo będziemy chcieli być silni i samowystarczalni, mądrzy i przebiegli, tak długo będziemy faryzeuszami. Będziemy poranieni w sercu. A serce potrzebuje czułości i słów, które pobudzą nas do życia. Zawsze dobrze jest usłyszeć: jesteś umiłowany, jesteś umiłowana. Przychodzę, żeby cię ocalić, a nie niszczyć. Przychodzę pokochać cię takim, jakim jesteś, jaką jesteś, z twoją słabością. Na tym polega plan Boga, który ma prowadzić do zbawienia człowieka. Boża miłość do nas jest jednocześnie wszechmocna i pokorna, bo Boża miłość w naszym ludzkim świecie lubi zwyciężać w sytuacjach, które w oczach ludzkich wydają się klęską.